Witajcie. No, jak się spodziewałem, to drgnęło coś jednak w Lajmie. Aczkolwiek nie tak jak obiecali, bo 28 listopada pisali, że już jutro wprowadzamy nowy system płatności dla juicerów, Juicer Pay Portal. No, jak stan na dzisiejszy, nadal nie ma informacji o tym portalu, żadnego loginu, ani nic takiego. Ale za to na stronie Lime Partnera pojawiła się informacja, że przywracają program juicerów i można na nowo ładować hulajnogi. Mamy po 21, więc zobaczmy, jak wygląda sytuacja we Wrocławiu. Odpalę aplikację. Mamy mapkę. No i niestety brak Limes do zebrania w tej okolicy. Przesuń mapę lub sprawdź ponownie później. Także wygląda, że niestety we Wrocławiu jeszcze nic z tego, ale wyzujmujmy i zobaczmy, jak na ten moment wygląda Warszawa. Jest to trochę upierdliwe, bo oczywiście mapa pozycjonuje się na tym miejscu, gdzie jesteśmy. Ale zoomujmy chwilę, trzeba poczekać, żeby się zaktualizowały dane. No i proszę bardzo, hulajnóg jak mrówków, wprawdzie po 15 zł tylko, no ale dobra wiadomość, że można je znowu zbierać. Także wygląda, że do Warszawy być może trafiły te nowe, które nie mają już ryzyka, że się zapalają. No pytanie, kiedy Wrocław? Także bądźmy dobrej myśli. Teraz sobie zobaczcie, jak wygląda system polecenia. Dawaj, zyskaj 3 dolary kredytów za przejazdy. Dalej jest ta informacja, że dostajemy 3 dolary za każde polecenie. No i dalej jest to gówno prawda, bo nie dostajemy 3 dolarów, tylko dostawaliśmy po złotówce. A jak teraz zobaczymy, te złotówki się zamieniły na unlocki. Czyli generalnie mamy 2 złote, no ale dalej nie jest to, co było obiecane. No 3 dolary to powinno być bliżej 11 z kawałkiem, czyli powinno być 3 razy po prawie 4 złote. No, lepsze to niż nic, ale jakby nie było, jest to nadal false advertising. Teraz myślę, że na pewno się zbiorę i wyślę kilka pism do stosownych instytucji. Myślę, że też warto do naszego UOKiK-u, bo jakby nie było, regulamin powinien być w lokalnym języku. A jak sobie zobaczycie w aplikacji, wszystko jest nadal po angielsku. Właściwie nie ma regulaminu, tylko jest help, no ale jest to właściwie prawie to samo. Także na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce.